Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesiczem Awiznosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Jak widzicie, znajdujemy się bezpośrednio prawie nad Wisłą, czyli pokazuję Wam dzisiaj, jak powstaje i jak buduje się dalej most na Pragę, czy tam też kładka pieszo-rowerowa na Pragę. Bezpośrednio połączy obydwa Wabrzegi i to jest pierwsza tego typu przeprawa w Warszawie. Odpowiadając na pytanie, czemu Kraków miał wcześniej, a Warszawa dopiero teraz, odpowiedź jest bardzo prosta. Zwróćcie uwagę, że u nas ta kładka musi mieć aż 452 metry długości, żeby połączyć dwa brzegi. To jest o wiele więcej niż tam, chociaż sama podróż i przejście jej nie będzie aż tak długie, bo przejazd na rowerze to 2 minuty, a przejście dla pieszych to będzie mniej więcej 6 minut. 6 żelbetowych podpór będzie podtrzymywać to wszystko, o nich mówiłem już w poprzednich miesiącach, jak nagrywałem tą inwestycję. Będzie wąska i szeroka, w zależności od miejsca, w najwęższym miejscu 6,9 m, najwyższym miejscu 16,3 m szerokości, no i będzie mieć dwie strefy wypoczynkowe. Na całej tejże kładce będzie możliwość przemieszczania się zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Nie będzie rozdzielenia ruchu, co według mnie jest na minus, bo będzie robić sytuacje niebezpieczne, a już teraz wiemy, że kolizji pomiędzy pieszymi, rowerzystami a hulajnogami w Warszawie jest bardzo dużo i niestety to w tym miejscu nie będzie rozdzielone, wszyscy będą korzystać z tej przestrzeni razem wspólnie z pierwszeństwem pieszych, więc możemy się domyślać, że będzie dochodzić do niedobrych i niebezpiecznych sytuacji. Natomiast samo dojście na kładkę będzie właśnie z dwóch stron i z dwóch stron też w dwa różne sposoby. Po pierwsze z strony bulwary, tak jak teraz to patrzymy, będą pochylnie z jednej i z drugiej strony. Tak, aby na spokojnie i rowerzyści, piesi i osoby z wózkami mogli sobie wjechać na kładkę i później jeszcze podejść do góry, bo sama kładka od bulwarów jeszcze się podnosi, ponieważ to jednak musi być trochę wyżej nad Wisłą w sumie, w dużym skrócie. I w tym miejscu właśnie się to podnosi. No i oczywiście też będą schody. O schodach za chwilę. Tu jeszcze zobaczmy sobie z drugiej strony, ta pochylnia też będzie tutaj powstawać i w ten sposób to się połączy z tymi ścieżkami rowerowymi, które w tym miejscu się już znajdują na długości całych bulwarów, więc to też jest oczywiście coś ważnego w tejże części inwestycji. A w tym miejscu widzimy połączenie już najważniejsze, czyli oczywiście pomiędzy nowym mostem a częścią wału, który w tym miejscu jest też elementem bulwarów. No i tak, patrząc sobie tutaj od plaży, która się tutaj znajduje, od fontan dla dzieci, które zostały zamknięte, możemy zobaczyć, że cała ta część bulwarów jest teraz niedostępna i nie da się przejść pod mostem. Oczywiście to jest dlatego, że nie da się tego zrobić ze względu bezpieczeństwa. Tutaj jeszcze niedawno dźwig, to jest wszystko montowane, spawane w jedną całość i jeszcze chwilę poczekamy, zanim tutaj ruch dla pieszych będzie mógł być oddany. Ruch dla pieszych jest w teorii górą nas poprowadzony, więc no, da się jakoś dojść. Natomiast pomiędzy tymi dwoma częściami kładki, które w tym miejscu widzicie, są też schody. Te schody mają aktualnie składaną konstrukcję stalową, w skrócie całe zbrojenie i następnie to wszystko będzie betonowane jako jedna całość. A w tym miejscu się to łączy już jako jedna długa kładka z tych dwóch części odchodzących i na kolejnych podporach to będzie brnąć dalej prosto. Strefy poczynkowe znajdują się na zakrętach kładki, bo kładka ma dwa zakręty. Dlatego wszystkie podpory, które tutaj widzicie i ogólnie sam kształt jest taki trochę powyginany, bo po prostu sama kładka skręca. Taki był zamysł architektoniczny, taka wizja, no i tak to też będzie wyglądać. Tu też przy okazji widzicie, oprócz samej podpory w tym miejscu na Wiśle, też są wstawione podpory tymczasowe, które będą podtrzymywać nowe konstrukcje na czas budowy i składania tego w jedną całość. Jak będzie wyglądać sytuacja, jeżeli chodzi o ruch morski, a właściwie ruch wiślany dla statków i różnego rodzaju innych barek? Tego wam nie powiem, będę się pytać o to na najbliższej konferencji. Więc jeśli nie chcecie tego przegapić i dowiedzieć się o tym, czy ruch pozostanie nawet podczas budowy w kolejnych przęseł, to kliknijcie w przycisk subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Taka mała autopromocja, ale o to się będę niedługo pytać dyrektora ZDM-u. No, dokładnie jutro. Natomiast tutaj patrząc dalej możemy zobaczyć właśnie kolejną część, czyli to, jak wychodzi tytułowa kładka na drugą stronę Wisły. W tym miejscu już widzimy faktycznie, że no, zaczyna to powoli wystawać
nad Wisłę. Same elementy są scalane i spawane w jedną całość. Tutaj ten element pojawił się nowy, tego jeszcze nie było wcześniej. Widzimy też, jak wysoko jest sama kładka względem powierzchni ziemi, no bo to jednak musi być dużo wyżej, nawet podczas fali powodziowych kładka musi być dostępna i ponad tym wszystkim. No i w tym miejscu też będzie jeden z wyższych elementów wychodzących do góry, który będzie spajać i łączyć tą kładkę i na nim będą też zamontowane wielkie, ogromne kamery, które będą monitorować całą tą przestrzeń, bo oczywiście będzie monitoring też tutaj zapewniony. Na dole z kolei też trwają prace, ale inne. Tam są spawane poszczególne elementy kolejnych przęseł, które będą następnie montowane z jednej i z drugiej strony Wisły. One są tutaj spawane w jedną całość, bo one przyjeżdżają w kawałkach, następnie wykonawca to łączy w jedną całość i później na dużych żurawiach w tym miejscu stawia to i montuje na już docelowej lokalizacji. Następnie, jak już jest to postawione na podporach docelowych i tymczasowych, jest to również spawane z pozostałą częścią konstrukcji, umontowane wszystkie elementy, aby można było to zabezpieczyć i dopiero wtedy można usunąć podpory techniczne, które się znajdują na dole. Natomiast po drugiej stronie, czyli po stronie ptackiej, możemy zobaczyć, że już są ścierane, a właściwie zamazywane stada tymczasowe, pasy, a właściwie oznakowanie poziome. O tym jeszcze powiem na sam koniec filmu, możecie zobaczyć, że tam już to jest zmywanie trwa, jak latałem, a tutaj z drugiej strony możemy zobaczyć, że od strony praskiej też będzie pochylnia zjeżdżająca od samego wału, tak aby i piesi, i rowerzyści mogli dostać się do tej części bardziej dzikiej, no bo nie będę ukrywać, że bulwary po stronie Śródmieścia, no to są takie betonowe, z drzewkami i innymi elementami do przechodzenia i spacerowania, a po drugiej stronie będziemy mieli przestrzeń taką typową, dziką, gdzie na spokojnie będzie można pochodzić i zobaczyć jakieś zwierzątka, czy oczywiście pochodzić też wśród drzew. Także dwie różne części Wisły teraz się połączą w jako jedna całość przez ten most. O tym, czemu ten most jest potrzebny i niezbędny, powiem na sam koniec filmu, bo zawsze lubię walczyć i rozmawiać z tymi wszystkimi hejterami w komentarzach. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to jeszcze sobie zerknijmy raz z drugim, jak to wygląda ta pochylnia. Pochylnia też ma po środku wejście po schodach do przejścia dla pieszych, które w tym miejscu się znajduje. I oczywiście samo przejście dla pieszych, które przechodzi przez wał, też ma zabezpieczenie, tak aby dało się jakby coś to po prostu wszystko pozamykać. No i tak, z ważnych informacji to jest to, że ścieżka rowerowa w tym miejscu jest już przejezdna na całej długości, chociaż jest tutaj jeszcze, jak ja by latałem, to jeszcze nie było wylanego asfaltu na całości, więc taki jedyny był minus. Sama ścieżka rowerowa, jak i również chodnik się podnoszą lekko, co można zobaczyć poprzez barierki, które tutaj są zamontowane z boku, a właśnie w tym miejscu teraz. Jest to podniesione dlatego, żeby nie trzeba było po prostu robić specjalnych zamknięć, jeżeli chodzi o wał, jak i również o to, żeby po prostu było mniej strome podejście na samą kładkę, która po prostu się też znajduje wyżej. Teraz na koniec jeszcze przejdźmy z lotu ptaka, żebyście mogli zobaczyć, jak to będzie zakręcać ta cała kładka, jak to się będzie łączyć w jedną całość. Dwa żurawie w tym miejscu po tej stronie Wisły się znajdują. Widzimy elementy do spawania i do składania w jedną całość. Następnie, jak widzicie, kładka skręca w lewo, czyli w kierunku południowym, ciągnie się tak przez parę słupów i podpór właśnie, które się już tutaj znajdują na Wiśle. Widzimy też podpory tymczasowe, które są składane w jedną całość i następnie w tym miejscu sama kładka będzie skręcać ponownie, tym razem w lewo, znaczy tym razem w prawo, wcześniej było w lewo i będzie teraz tutaj skręcać w kierunku północnym. Następnie się to wszystko rozszerza i po środku są schodki do schodzenia na dół na bulwary, a po lewej i prawej stronie będzie można to zrobić też również za pomocą pochylni. Po tej stronie Śródmiejskiej również będzie powstawać przez samą tą dużą trasę z samochodami przejście dla pieszych, osygnalizowane, bo to jest przejście przez trzy pasy. Czy bezpieczeństwo będzie spełnione, biorąc pod uwagę, jaki jest stopień procentów i alkoholu na bulwarach? Nie wiem, miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych wypadków i że przez to ZDM nie będzie mieć gorszych statystyk. Natomiast na pewno jest to pewne, że w tym miejscu powstanie to przejście dla pieszych. Ono będzie realizowane i budowane przez 6 miesięcy, więc mniej więcej budowa tego przejścia dla pieszych się zakończy z zakończeniem budowy samej kładki i mostu w tymże miejscu. Na koniec oczywiście pytanie, czemu kładka i w tym miejscu most jest potrzebny? To jest bardzo dobry element nowego wizerunku Warszawy i
całego miasta. Do Warszawy zjeżdża bardzo dużo turystów i w ten sposób, jeżeli będzie taka przestrzeń miejska, miejsce tylko i wyłącznie dla pieszych i rowerzystów, to turyści będą takie miejsce bardzo lubić. Trzeba pamiętać, że nie tylko i wyłącznie miasto powinno się rozwijać pod względem tego, żeby jak najlepiej żyło się mieszkańcom, ale również pod względem marketingowym. I między innymi to jest element turystyczny. Wtedy też trzeba rozwijać. Nie tylko i wyłącznie trzeba pamiętać o mieszkańcach, którzy i tak będą korzystać z tej przestrzeni, bo będą chodzić na przykład w weekendy, tak jak teraz jest ciepło, żeby się przespacerować, ale też trzeba pamiętać oczywiście o aspektach turystycznych i między innymi właśnie ta kładka spełnia tego typu element. Tutaj organizacja cytuchu już na sam koniec była oczywiście całkowicie zmazana z organizacji cytuchu, jeżeli chodzi o pasy, a ścieżka rowerowa i chodnik już były oddane wzdłuż Wisły. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!